obrad. To jest punkt 8, sprawozdanie działalności Komisji Infrastruktury i Inwestycji. Pana Przewodniczącego proszę o przedstawienie sprawozdania. Panie Przewodniczący, Szanowni Koleżanki, Koledzy Rady. Komisja spotkała się 5 września o godzinie 18. Otworzyliśmy posiedzenie, przyjęcie porządek obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. Wysłuchanie gości, którzy przyszli na naszą komisję, przygotowanie projektu uchwał, przygotowanie na 4 projekty uchwał. Zapoznajmy się z bieżącą korespondencją. Tej korespondencji tak naprawdę nie było aż tak dużo, natomiast było rzeczywiście, powiedzmy tutaj troszeczkę czoła nad przygotowaniem projektów w sprawie różnych inwestycji budowlanych. Na początku daliśmy głos, żeby się to nie powtarzać, panu projektantowi, który projektuje to skrzyżowanie, bo mówił wszystkie zagadnienia i tak dalej, więc do tego już nie będę wracał. Jak również przyszli mieszkańcy ulicy Użyckiej, a ulicy Zimnej, konkretnie przykład pani Grabowska wraz ze swoją sąsiadką, i tutaj z prośbą, żebyśmy ich wsparli, jak jakiekolwiek pismo przyjdzie ze Zikitu, żeby nie robić wyjazdu do Użyckiej za tą budową, którą tutaj negatywnie opiniowaliśmy, tego budynku usługowo-mieszkalnego naprzeciwko ulicy Użyckiej, a Zimnej. Oczywiście powiedziałem, że tutaj jak najbardziej znamy temat i komisja, że tak powiem, w odpowiedni sposób naświetli pozostałym radnym sytuację, jeżeli coś takiego przyjdzie ze Zikitu, gdyż tam, co ma być budowa tego budynku, już nie jest ten sam inwestor, tamten inwestor się wycofał, już obecnie jest ktoś inny. Ktoś inny to kupił i ktoś inny stara się o budowę tegoż tak naprawdę samego budynku. Zakończyliśmy obrady o godzinie 19. Dziękuję. Czy macie Państwo jakieś pytania związane z działalnością Komisji Infrastruktury i Inwestycji? Nie widzę, nie słyszę. W związku z tym przechodzimy do podpunktu A, jest projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej zamierzenia inwestycyjnego przy ulicy Polskiej, druk nr 6112. Pana Przewodniczącego proszę o przedstawienie projektu uchwały. Projekt Komisji Infrastruktury i Inwestycji, druk nr 6112 w sprawie opinii dotyczącej zamierzenia inwestycyjnego przy ulicy Tuchowskiej. Tutaj praktycznie jednogłośnie przygotowaliśmy opinię negatywnie opiniującą zamierzenie inwestycyjne pod tytułem budowa zespołu zabudowy mieszkań niebiłej wielorodziny z parkingami podziemnymi, wielostanowiskowymi, parkingami, urządzeniami budowlanymi na działce nr 157/6. Dlatego negatywnie żeśmy tutaj opiniowali to, gdyż zakłóci to krajobraz architektoniczny tej części dzielnicy Piaski Wielkie, dla której charakterystyczną historyczną zabudową jest zabudowa jednorodzinna. Tutaj podczas głosowania jednogłośnie radni, którzy byli na komisji, to opiniowali. Dziękuję. Dobrze, w takim razie otwieram dyskusję nad projektem. Jeżeli ktoś z Państwa radnych chciał zabrać głos, proszę bardzo, jest to temu stosowny moment. Widzę, nie słyszę, prawki też nikt nie składa. W związku z tym przystępujemy do głosowania projektu uchwały z druku 6112. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w tej sprawie, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Widzę, tym samym uchwała została podjęta. Przystępujemy do podpunktu B. To jest projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej zamierzenia inwestycyjnego przy ulicy Czarnogórskiej, ulicy Serbskiej, druk nr 6212. I pana przewodniczącego także proszę o przedstawienie projektu uchwały. Jest druk nr 6212, jest w sprawie opinii dotyczącej zamierzenia inwestycyjnego przy ulicy Czarnogórskiej i ulicy Serbskiej. Tutaj z kolei komisja przygotowała projekt uchwały, której to pozytywnie podchodzi do tej inwestycji. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami podziemnymi. Terenu na działkach, tutaj są wszystkie działki wymierzone, jak Państwo macie przed sobą. Uchwała jest odpowiedzią na pismo Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa z dnia 24 sierpnia bieżącego roku.
tutaj rzeczywiście nie było żadnych przeciwwskazań, żeby ten projekt, czyli ta opinia była negatywna, w związku z tym również jednogłośnie, że tak powiem, przegłosowaliśmy za tą inwestycją. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad projektem. Nie wiem, czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Pan radny, proszę bardzo. Ile kondygnacji publicznej było? Proszę Pana, z tego co tam patrzyliśmy, to cztery kondygnacje. Cztery starsze. Tak. Tam jedynie jeden z radnych jakby tutaj proponował, czy by się nie dało, żeby pod warunkiem takim zrobić, żeby nie mogli czegoś tam, prawda, ogrodzić tego. No, takich niestety warunków nie możemy dać, w związku z tym, no, tutaj było albo dajemy zgodę, czyli dajemy opinię pozytywną, albo też nie. Tutaj więcej na ten temat dyskusji nie było. Pan radny, to sytuacja taka, że jako blok stanie na granicy pomiędzy blokowiskami a domkami jednorodzinnymi. Jest ciągnięta linia bloków przy ulicy Czarnogórskiej z użytkownika do rada w tej chwili. Ten blok jest rozsądnie odsunięty od chodnika. Jest na środku posesji nad wybudowaną, tak jak część plany pokazują. Jest to odległy, będzie od granicy działki domków jednorodzinnych do 10 metrów, czyli realnie 15-17 metrów odsunięto od domu. To już rozsądne rozwiązanie. Natomiast no myśmy o tym ogrodzeniu się rozmawiali. Samo ogrodzenie faktycznie, nawet jeżeli blok będzie ogrodzony, nie wpłynie na zablokowanie przejścia, jak to było w sytuacji przy Czarnogórskiej bliżej szkoły, gdzie tak naprawdę jest to zamknięty trakt przez osiedle. Nie, czy ktoś z Państwa radnych jeszcze? Chciałbym zabrać głos. Nie widzę, nie słyszę. W związku z tym przystępujemy do głosowania druku nr 6212. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w tej sprawie? Proszę o podjęcie. Osiemnaście. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Sama uchwała została podjęta. I przechodzimy do podpunktu C. To jest projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej zamierzenia inwestycyjnego przy ulicy Mokradzkiego, druk nr 6312. I także pana przewodniczącego, proszę o przedstawienie projektu. Druk nr 6312 dotyczy zamierzenia inwestycyjnego przy ulicy Mokradzkiego. Tutaj było bardzo burzliwie, ponieważ no, bardzo tutaj niektórzy radni z tej okolicy, w szczególności jeden z radnych, no, to nam tłumaczył, że ta inwestycja zakusi krajobraz dotychczasowy Woli Duchackiej, która to jest historyczną formą zabudowy, zawsze zabudowy jednorodzinnej. Więc tutaj, że tak powiem, rzeczywiście pochyliśmy wszyscy czoła na prośbę tego radnego, który tam mieszka. Sprawdziliśmy dokładnie na mapach, zapoznajmy się dokładnie z tymi pismami architektury, rzeczywiście tutaj negatywnie to zamierzenie opiniowaliśmy dla dobra tychże mieszkańców, prawda, którzy mieszkają przy domkach wielorodzinnych. Tutaj opiniujemy negatywnie budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami podziemnymi na ulicy Mokradzkiego. Dziękuję. 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 Szanowni Państwo, to też nie jest tak, że to jest projekt uchwały na wniosek, przygotowany na wniosek Rady Radnych, tylko wniosek o... Nie, to budowanie było oczywiście. Tylko tu nam tłumaczył, nam nakreślał ten radny dokładnie, to wszystko pęta z miejscu i tak dalej. Natomiast, Szanowni Państwo, faktycznie tak jest, że tak jak w przypadku ulicy Polskiej, czyli w przypadku rejonu Piasków Wielkich, tak i w przypadku Woli Duchackiej, przynajmniej tej części Woli Duchackiej, no tam zawsze tą historyczną i charakterystyczną zabudową była zabudowa jednorodzinna. No, tak jest, cały czas trwa ta ekspansja ze strony firm deweloperskich i firmy starają się każdy jakiś skrawek zieleni, czerwony skrawek terenu zabudować, ustawiając jakiś blok czy wieżowiec. Natomiast faktycznie wydaje się, że nie, w tym przypadku nie powinniśmy opiniować tego pozytywnie. Także nie wiem, czy ktoś z Państwa jeszcze w tej sprawie chciałby powiedzieć? Nie widzę.
No też przypadek, że tam akurat mieszka pan Radny Sarnecki, no tak jest, radni mieszkają w To akurat pan radny tam mieszka, to dlatego my tak opiniujemy, nie, tylko ten radny dokładnie nam był w stanie to powiedzieć, pokazać na mapie, wytłumaczył zasadnie przede wszystkim, dlatego taka komisja tutaj, że tak powiem, głosowała. No nie tak, że radny, bo akurat nie do końca się komisja czasami zgadza z tym radnym, w związku z powyższym to nie jest tak. Nie jest tak. No, dziękuję. Szanowni Państwo, rozumiem, że nikt już poza tym nie chce zabierać głosu. W związku z tym przystępujemy do głosowania w sprawie nr 6312 w sprawie opinii dotyczącej zamierzenia inwestycyjnego przy ulicy Bochnackiego. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w tej sprawie, proszę o podjęcie ręki. Głosuję. 19. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? I widzę, że sama uchwała została podjęta. I przechodzimy do podpunktu D. To jest projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej zamierzenia inwestycyjnego przy ulicy Przednej, druk nr 6412. I proszę pana przewodniczącego także o przedstawienie projektu uchwały. Druk nr 6412 jest to zamierzenie inwestycyjne przy ulicy Przednej. Tutaj komisja zaopiniowała to zamierzenie pozytywnie. Budowa budynku mieszkalno-usługowego, wielorodzinnego, budynku garażowego, budynku miejsc postojowych, układu komunikacyjnego i zjazdu na działki. Jest to jakby ta opinia jest odpowiedzią na pismo Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa z dnia 16 sierpnia 2012 roku. I tutaj komisja podczas głosowania jednogłośnie podjęła taki projekt uchwały, tak opinię. Dziękuję. W związku z tym otwieram dyskusję nad tym projektem. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Proszę bardzo. To jest tutaj jak się zjeżdża, znaczy panie przewodniczący, to znaczy tu by trzeba dokładnie sobie poczytać w pismach, które wpływają do naszej dzielnicy, czyli w naszej terytorii. Natomiast to jest dokładnie, ja nie umiem panu określić, w którym to jest dokładnie miejscu, bo akurat tego rejonu nie znam, natomiast no, jest to w takim miejscu, które nie zakłóci zabudowy, która obecnie jest, dlatego taką opinię daliśmy. Natomiast w którym to jest dokładnie miejsce, wie pan co to? Ja panu nie znam. No to jest tam, gdzie są... Proszę? To chodzi o domków i bardziej. To znaczy to jest tak, że z niczym nie zakłóci, że tak powiem, tego krajobrazu i tej zabudowy, natomiast no, dokładnie panu miejsca, w którym to jest, to trudno mi powiedzieć. No nie, to na mam tu jest. Wrócimy później, bo szkoda czasu teraz. W projekcie uchwały według punktu 6412. Także jeżeli ktoś z Państwa ma jakieś pytanie, no to trzeba. Dyskusja jest teraz. Już napisz, że mamy przemną. Panie radny, to w niczym nie zakłóci tej zabudowy, bo de facto to jest budowa jakby domku piętrowego tak naprawdę, czyli to jest niczym tak, czyli w niczym to nie zakłóci tej budowy, czyli będzie po tej stronie co te domki są normalne. To jest tutaj, są bloki, to będzie po tej stronie. Tak jest, dokładnie tak. Szanowni Państwo, rozumiem, że jest już jasność co do położenia tej niemowy.
Ktoś z Państwa radnych jeszcze wskaże tego projektu, żeby zabrać głos? Nie widzę, nie słyszę. W związku z tym przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały według druku nr 6412. Kto z Państwa radnych za podjęciem uchwały w tej sprawie, proszę o podniesienie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Widzę, że tym samym uchwała została przyjęta. W tym przechodzimy do kolejnego.